Czwartek, 5 czerwca, 15 po 8. Gościa Gwiazdy. A gościem na Gwiazdy jest Przemysław Gosiewski, szef klubu PiS-u. Witam Monika Olejnik, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nie rozważamy obniżenia akcyzy na paliwa i co Pan na to? Dzisiaj zgłosimy wniosek o zwrotum nieufności dla ministra finansów. Uważamy, że sytuacja jest skandaliczna. Sprawdzałem dzisiaj, cena benzyny już wynosi 5,30 zł na stacjach paliw i rząd po to ma takie narzędzie, jakim jest regulowanie akcyzy, i to w drodze rozporządzenia, a nie ustawy, że powinien reagować i powinien obniżyć akcyzę. W przypadku oleju napędowego... Mogę coś powiedzieć? Tak. Nie rozważamy obniżenia akcyzy na paliwa. Tak minister finansów Zyta Gilowska odpowiedziała na apel Konfederacji Pracodawców Polskich, która chciała obniżenia podatku na paliwa. I jest to 15 czerwca 2007 roku. I co pan na to? No tak, ale ja chcę powiedzieć, że wtedy benzyna nie kosztowała 5,30 zł. To jest pierwsze. Proszę pana, Konfederacja prosiła i pani Zyta Gilowska powiedziała, nie rozważamy obniżenia akcyzy ale na paliwa. Ale dodam jeszcze pani jeden argument. A ja dodam, że, według... że w czasie rządów PiS-u państwo podwyższyli cenę akcyzy. Tutaj dla pana to, co mówiła Zyta Gilowska rok temu. Dziękuję ale bardzo. Panie doktorze, jeszcze raz chcę powiedzieć, że dzisiaj zgłaszamy wniosek o wotum nieufności. Dziękuję, życzę mi dobrego. Gościa Gwiazdy. A na potwierdzenie tego, że Przemysław Gosiewski jest politykiem wiarygodnym, dzisiaj tankował za 5,30. Ciekawe, na jakiej stacji?